Kolejny filmie na moim kanale, jest jak ja śmiesznie wyglądam w tym. Kochani, jest bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ja właśnie wzięłam prysznic. Nie mogłam ci spać z podekscytowania. Słuchajcie, wstałam o 7, a poszliśmy spać naprawdę późno. Mam nadzieję, że nie będzie tego po mnie widać. Za chwilę dokończę make-up, wysuszę włosy, przybiorę się z tego dresu i jedziemy, kochani, jedziemy do Lublina. A już po tytule wiecie, co dzisiaj takiego ważnego chciałam wam powiedzieć. Natomiast za chwilę sobie jeszcze usiądę, tylko podsuszę włosy i wszystko od początku do końca wam powiem. Także kochani, nie przedłużam, tylko zapraszam was do oglądania. O matko, bęczulku. Kot tu ze mną, słuchajcie, leży. Co żabo moja? Chcesz z mamą porozmawiać, z widzami, tak? Chcesz tu być? Będzie wam też mówić dzień dobry. Kochani, nie będę przedłużać, jest mi niezmiernie miło poinformować was, że razem z Margą Duckbugs stworzyłam swoją letnią kolekcję torebek. Zanim przejdę do szczegółu i opowiem wam trochę o samej kolekcji, muszę, ale to muszę opowiedzieć wam tą historię. Ponieważ stwierdziłam, że nie uwierzycie, to mam screena na potwierdzenie, że to jest prawda. Dokładnie rok temu, rok i jeden dzień temu, ponieważ to było 29 kwietnia, Juri odezwał się do naszego wspólnego kolegi, bardziej w sumie to był wtedy jego kolega, Oskara, ponieważ Oskar jest założycielem marki Vincent Rosette. Pewnie kojarzycie tą markę, bo ja wielokrotnie wam mówiłam o tych torebkach, mam nerkę, mam taką fajną mini torebkę na telefon. No i słuchajcie, wtedy Juri napisał do Oskara, że bardzo mu się podoba ta nerka i chciałby mi taką nerkę sprezentować. Juri mi wtedy właśnie dał w prezencie tą małą torebeczkę. Przechodziłam w niej cały zeszły rok, całe lato. Wtedy Juri napisał taką wiadomość, wrzucę wam tą wiadomość tutaj, że może kiedyś z Ewą zrobisz swoją kolekcję torebek. Oskar jest założycielem marki Vincent Rosette, ale zajmuje się w Duckbug marketingiem. To jest w ogóle rodzinna firma, słuchajcie, i to też mi się bardzo, bardzo podoba. Cała ta manufaktura, bo mogę tak to chyba nazwać, taka bardzo duża manufaktura, istnieje od 90 bodajże 3 roku. Także naprawdę jest to bardzo fajny, lokalny, rodzinny biznes. Torebki są produkowane w Polsce. Ja was dzisiaj w ogóle zabiorę do miejsca, gdzie są produkowane, ponieważ dzisiaj jedziemy do Lublina. Po pierwsze, to jest niesamowite, że Juri to napisał. I w ogóle my sobie to uświadomiliśmy na chyba trzecim naszym spotkaniu i mieliśmy takie... I jest naprawdę, mówię, Oskar, musisz to znaleźć, bo mi nikt nie uwierzy, że tak było. No i chłopaki się dokopali do tych wiadomości. To jest w ogóle przeurocze, że Juri tak zawsze we mnie wierzył i zawsze tak we wszystkim mnie wspierał i cudowne to jest naprawdę. Słuchajcie, no wiecie na pewno, jak ktoś mnie ogląda, że zawsze moją ogromną pasją była moda. Często wy inspirujecie się moimi stylizacjami, jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Wydaje mi się, że stworzyliśmy coś... Nie wydaje mi się, jestem pewna, że stworzyliśmy coś niesamowitego. To są po prostu torebki moich marzeń. Jestem przekonana, że wam się bardzo spodobają. Słuchajcie, dlaczego w ogóle tak? Tak jak wam powiedziałam, to jest firma rodzinna, wszystko jest produkowane w Polsce z ogromnym sercem i pasją. Zresztą jak poznałam Oskara rodziców, to powiem wam szczerze, że naprawdę super jest tworzyć coś takiego z fajnymi, wartościowymi, ciepłymi ludźmi, z cudowną energią, a przede wszystkim tworzą te produkty ludzie po prostu z pasją i z sercem. To jest naprawdę też bardzo, bardzo ważne. Moja kolekcja torebek będzie to kolekcja ze skóry bydlęcej. Skóra leciała prosto z Mediolanu. Jest to naprawdę skóra najwyższej jakości. Ja wybrałam taką skórę z drobnym, delikatnym tłoczeniem, dlatego że taka też skóra świetnie mi się sprawdziła, jeżeli chodzi o tą torebeczkę małą, nerko-torebkę właśnie z Vincent Rosette. Także wybrałam taką skórę, ponieważ po prostu z doświadczenia wiem, ona mi się świetnie sprawdziła. Bardzo też podoba mi się, jak ona wygląda, ponieważ jest taka delikatna. Wydaje mi się, że też idealnie będzie pasowała akurat do takiego fasonu, do takiego kształtu torebki. Słuchajcie, od razu wam chcę zaznaczyć to, że to będzie seria bardzo mocno limitowana i mocno personalizowana. Taką torebkę będziecie mogli spersonalizować na kilka sposobów. Dzisiaj wam powiem pewnie o tym trochę więcej. Co mi się też na maksa podobało we współpracy z marką Duck, to, że tak naprawdę miałam pełną dowolność i mogłam realizować swoje pomysły. Oczywiście gdzieś one się zderzały z realiami i czasami moja głowa podpowiadała mi inne rozwiązanie, a na przykład dowiedziałam się, że praktycznie lepiej będzie zrobić tak, tak, tak i tak, ale jestem przekonana, że moja kreatywność razem z profesjonalizmem, doświadczeniem, razem z tkaninami i materiałami najwyższej jakości. Stworzyliśmy coś naprawdę wspaniałego. Jeżeli chodzi o sam kształt torebki, to bardzo długo się zastanawiałam nad tym,
A jaka bym chciała, żeby to była torebka? Wiecie, że ja lubię prostotę, ja nie lubię różnych takich udziwnień i ja zazwyczaj w ogóle mam bardzo proste torebki. Nawet te dwie z Daga, które mam, czyli modele Charlotte i Sally, muszę w ogóle Wam wrzucić na Instagrama, bo bardzo dużo jest pytań te torebki, naprawdę, jakie noszę. Pokażę Wam w ogóle całe to miejsce, jak wygląda, będziecie w szoku. Ja jak tam pierwszy raz jechałam, to myślałam, że to będzie taka, wiecie, taka mała pracownia. I w ogóle to będzie kilka maszyn stało, taki, no bo tak mi się skojarzył rodzinny biznes, ale to jest naprawdę duży, full, profesjonalny rodzinny biznes. I co jest też wspaniałe w tym wszystkim, że to nadal mimo tej skali, jaka jest, czyli bardzo duża, jest robione z sercem i to widać w każdym pojedynczej torebce, w każdym pojedynczym pasku, naprawdę to widać. Ja słuchajcie, też dzisiaj jadę po to, oprócz tego, żeby ustalić jeszcze jakieś takie końcowe rzeczy w stylu, nie ustaliliśmy do końca jeszcze tej daty premiery, ja jadę... Lecę do Barcelony właśnie po to, żeby zrobić sesję zdjęciową właśnie produktową. I jeszcze się wahamy między dwoma terminami, dlatego dzisiaj jeszcze sobie to ustalimy. I jadę dzisiaj też, słuchajcie, zobaczyć już finalnie w 100% gotowy produkt. Oczywiście widziałam już prototypy po poprawkach i tak dalej, ale dzisiaj zobaczę taki, wiecie, już na 100% to jest to, co będzie. Nie mogę się doczekać. Wiem, jak będzie mniej więcej to wszystko wyglądać. Jaram się tym już od jakiegoś czasu. Ale no dzisiaj jest dla mnie ważny dzień, bo dzisiaj zobaczę po prostu te torebki pierwszy raz, tak wiecie, w 100% już gotowe, wykończone ze wszystkimi dodatkami. Co do samego produktu, to będą dwie torebki w dwóch różnych kolorach. Jeżeli chodzi o takie elementy wykończenia, podszewka to jest 100% bawełny, bez żadnych sztucznych domieszek. Bardzo fajną rzeczą jest to, że w środku torebki znajdziecie taki karabinczyk na kluczyk. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo praktyczne. Ja nigdy nie mogę znaleźć czego w torebce, a kluczy to już w ogóle, więc to jest naprawdę super, że możemy sobie te klucze przypiąć. Mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę, byłam bardzo ciekawa, z ilu jakby takich oddzielnych elementów składa się taka torebka. I zadałam takie pytanie na produkcji i dowiedziałam się, że taka torebka składa się z około 50-60 elementów. Wow, ja byłam w ogromnym szoku. Bardzo ważna rzecz i to jest rzecz, na którą ja ogromnie zwracam uwagę w torebkach. Mam na myśli okucia. Wszystkie okucia, czekajcie, wezmę jedną torebkę tak i Wam to pokażę. To jest akurat model Sally 5. Zobaczcie, wszystkie te okucia są ze szczotkowanego satynowego złota. To jest dla mnie niezwykle istotne, dlatego, bo uważam, że wygląda to bardzo, bardzo estetycznie, delikatnie, właśnie z klasą, przepiękne. W mojej kolekcji również takie okucia będą. Ja słuchajcie, jak rozmawiam o tej premierze, ale to będzie szybciej niż myślicie. Na pewno to będzie maj i słuchajcie, prawdopodobnie będzie to już podczas naszego wyjazdu do Barcelony, natomiast jeszcze to muszę ustalić ze Skarem. Jeszcze kilka takich szczegółów musimy sobie omówić, także teraz już nie gadam. Słuchajcie, jestem tak podekscytowana, tak bardzo się cieszę, spełniło się moje marzenie. Zrobiłam po prostu moją wymarzoną torebkę, wiem, że ona się Wam spodoba na maksa. Bardzo, bardzo się cieszę. Dlatego teraz już nie gadam, słuchajcie, tylko przebieram się. Może sobie zwiążę włosy, odkąd mam grzywkę, to polubiłam, słuchajcie, taką fryzurę. Biorę się w coś zdecydowanie lżejszego, bo jest bardzo, bardzo ciepło dzisiaj. Słoneczko wyszło chyba specjalnie, słuchajcie, dla mnie, bo jestem taka szczęśliwa. Naprawdę, jestem na maksa podekscytowana. Budzę już Jurija, bo on jeszcze śpi i kierunek Lublin. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. Wjechaliśmy właśnie, słuchajcie, do Lublina. Tutaj wszyscy bardzo przepisowo jeżdżą. That's right. I jest w ogóle taki duży ruch, bo my nie pomyśleliśmy, w ogóle nie skleiliśmy, że jest majówka. To dlatego jest taki duży ruch i dlatego tak ludzie, wiesz... Majóweczka. Dużo niedzielnych kierowców po prostu się... Uaktywniło, no. Za sekundę dojeżdżamy, zostało nam... 5 minut. 5 minut. I słuchajcie, podjeżdżamy. Dawno nie byłam taka podekscytowana, aż mi się ręce spociły, wiesz? Wyszło 100 razy lepiej niż się spodziewałam i to jest przepiękne. Ta skóra w ogóle jest tak mięciutka. Piękna. Cudo. Słuchajcie, jeszcze nie będę Wam zdradzać, dlatego że premiera będzie 10 maja. Właśnie ustaliliśmy też takie rzeczy. 10 maja będzie premiera. Torebki będą przy sprzedaży, pojawią się 10 maja. No ale będziemy też mieli niespodziankę, jutro wydamy, prawda? Będziemy trochę mieli wpływ na to, jak ta torebka będzie finalnie wyglądała i więcej chyba nie zdradzamy. Ale tak jestem podekscytowana. Ja też. Ja nawet jestem podekscytowany. Ja jeszcze bardziej. Pięknie Wam to wyszło. Jej. A wy czekajcie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy zgadniecie, które dwa kolory wybrałam i broń Boże, nie sugerujcie się tymi kwadracikami. Także dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, które to będą dwa kolory. You stay home.
a z drugiej strony te pojechane. Tak, właściwie to jest jedyna rzecz, której jeszcze do końca nie wybrałam. Ale ten kolor to jest po prostu... Przepiękny jest. Kocham. Ten kolor piękny. Szalony, wiesz? To jest tak? No, to jest kolor szalony. Piękny, piękny jest. Za chwilę, słuchajcie, będziemy ucinać paski. I poproszę was na Instagramie o to, żebyście wybrali, jakie kolory chcecie. Ja mam już swoje faworyty. A wiesz, jak mi do ciebie pasuje? No. Też? No ten. No oczywiście, on jest rewelacyjny. Bardzo mocno, taki malina, nie? Dobrze mówię? To jest malinowy? Taki nie jestem daltonistą dzisiaj? Nie, nie jesteś. Fajnie, że będziecie mogli też włożyć też trochę siebie w to, prawda? Tak, generalnie cała ta kolekcja będzie bardzo mocno spersonalizowana. Nie dość, tak. Będziecie mogli spersonalizować sobie kolor pasków. I to nie będą tylko takie kolory bardzo mocne, jak teraz tutaj widzicie, ponieważ te basicowe kolory już wybraliśmy. Teraz tylko będziemy wybierać te kolory, takie wiecie już. Dawaj, ciachaj. Dobra, bierzemy odwrócę. Dobra. Tak, ten koniecznie. Jeżeli chodzi jeszcze o personalizację, to to nie będzie wszystko. Ja uważam, że ten jest też super. Ten. To jest Ewa. To jest tak, Ewy tak, kolor. Tak, to jest najbardziej chyba księterepkę pokazywałaś, nie? Tak, w katalogu. Tak, tak, tak. Bo też była taka skóra, co? Było, no. Pomaga ci, jest zajebisty. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Ile to jest materiału. Ile to jest pasków. Jakichś takich dodatków do torebek. Naprawdę potężna hala. I powiem wam, że robi to na mnie wrażenie. Wygląda to naprawdę imponująco. Jesteśmy teraz w trakcie ustalania takich szczegółów właśnie jak karteczki, wlepki i tak dalej i zobaczcie, udowadniam wam teraz, że to jest firma rodzinna. Tutaj zobaczcie, jest zdjęcie, tu jest Oskar i Oskara mama i tutaj dokładnie to samo, tylko kilkanaście lat później. Fajnie to no, wygląda. Co fajne, zobaczcie. Dzisiaj trzymacie w ręku produkty, które powstały dzięki współpracy pokoleń. Chcemy dzielić się z wami naszą miłością. A to się też tu czuję, co? Czuję się tutaj. Zawsze jak tu przyjeżdżaliśmy, to jest taka rodzinna atmosfera. Tak. Tu jest po prostu miło, super. Aż miło tutaj przyjechać, prawda? Jesteśmy właśnie po spotkaniu. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Ja się już naprawdę nie mogę doczekać. 10 maja będzie premiera. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie komentarze. Spełniło się jedno z moich marzeń. Bardzo się cieszę i też tak się cieszę, że robię to z takimi fajnymi ludźmi, naprawdę. Teraz już wiecie, dlaczego lecimy do Barcelony. Ja też się bardzo cieszę, jestem z ciebie bardzo dumny i to będzie naprawdę coś pięknego. To będzie Ferrari wśród torebek. Tak ja to nazwę. Kochani, na razie się z wami żegnam. Jedziemy do Mielca, w ogóle jedziemy zawieźć naszej Wicce plakat. Stwierdziliśmy, że osobiście zawieziemy, na pewno będzie jej bardzo miło. A pisałeś do niej? Jeszcze nie. To napisz do niej, że kurier się pyta, czy może być za godzinę. Mamy, słuchajcie, 17 minut, a w ogóle to jesteśmy nienormalni, bo sprawdziliśmy w Google, że Mielec jest bardzo blisko Lublina, no bo kilometrowo to było blisko, a się okazało, że dłużej jedziemy z Lublina do Mielca niż jechaliśmy z Warszawy do Lublina. Także tak. Ale myślę, że będzie warto. Myślę, że Patrycja się bardzo ucieszy. Kochani, my wracamy już do domku, do Warszawy. Super było spotkanie z Patrycją. Wpadajcie na kanał do Jurija, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. A ja bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to również napiszcie je w komentarzu. 10 maja premiera, to będzie mój wielki dzień. Wiem, że będziecie ze mną i będziecie mnie wspierać, bo będziemy jesteście najkochańszymi widzami na świecie, będziemy naprawdę. Będziemy w Barcelonie. Będziemy w Barcelonie, tak. Całuję was, kochani, najmocniej na świecie i bardzo wam dziękuję, bo to dzięki wam mogę się rozwijać, mogę spełniać swoje marzenia. Także... love. Jak Magiela Gadowi zrobiłaś. Pour it down.